którzy w sposób szczególny animowali dzisiejszą liturgię i cały tytuł paskalny. Składamy serdeczne podziękowania, którzy podjęli również w imieniu księdza Norberta i własnym. Proszę przyjąć jak najpiękniejsze, płynące serca życzenia wielkanocne dla nas, drodzy bracia i siostry naszej parafii, waszych gości. Niech te święta będą taką wdzięcznością zajmują ze sobą ten dzisiejszy stół, ranne śniadanie, życzenia, niech będą wyrazem wdzięczności Bogu za tego człowieka, którego postawił, żonę, męża, dzieci, rodziców, dziadków, wnuków. To jest przepiękna przestrzeń miłości, dar, odpowiedzialności. Właśnie żywiąc się Chrystusem, zmartwychwstałym, niech On nam pomaga, byśmy mieli nadzieję, ufność, że wszystkie trudności przetrwamy, że będziemy mogli może doświadczać, ale właśnie dzięki Niemu będziemy nabierać mocy, siłę i nadzieję, że to wszystko prowadzi nas ku właściwemu celowi, ku zbawieniu. Jutro drugi dzień świąt, prześwięty w każdą niedzielę. Tradycyjnie w modlitwie o powierze pamiętamy o katolickim Uniwersytecie Lubelskim.